Okej. Wypłynęliśmy i co teraz? Jeszcze nic. Okej, czyli jeszcze mamy spokój. No dobra, no to co nam tu jeszcze zostało, tak szczerze? Zabrałbym się teraz za... O kurde, jest jeszcze ten poziom tutaj. Fabryka fajerwerek, tak? Fajerwerków. Jest takie słowo? Okej, dobra, zróbmy to. To tak, by the way, to będzie dosyć ciekawy poziom. Ale to o tym opowiem wam za niedługo. Dlaczego to jest ciekawy poziom? I myślę, że będziecie zszokowani, jak się o tym dowiecie. W jakimś tam stopniu. Ogólnie, jeśli chodzi o ten poziom, to jest poziom w ogóle z intra gry, z title screena. Tak więc to jest taka właściwie mała ciekawostka, jeżeli chodzi o ten poziom. Jak będziecie odpalali sobie oczywiście Spyro 3 na PS1, to będziecie wiedzieli, dlaczego to jest ten poziom z title screena. Bo będziecie mogli sobie porównać. Tak, nawet te ninja się w ogóle pojawiają na title screenie. Fajnie znów cię widzieć, Spyro. Niedobła czołownica układła tajne projekty profesora, a ja teraz muszę je odnaleźć. Handel miał się tu ze mną spotkać, ale gdzieś przepadł. Pomożesz mi... Ta, w ogóle to jest ta sama Greta z Spyro 2, czyli to jest ta sama dziewczynka, która debiutowała z tym swoim bratem w Spyro 2, w jednym z poziomów. No i mamy tutaj ponownie 600 klejnotów do zebrania oraz 6 jajek. Aczkolwiek nie łudzę się, że uda nam się tu zrobić 100%, bo wiem, że się nie uda. Znam ten poziom za dobrze i wiem, że tutaj będzie brakowało nam jeszcze jednej postaci, którą będziemy mogli poznać. I szczerze powiedziawszy, nie chełpię się na spotkanie z tą postacią, bo nie lubię tej postaci bardzo. Okej, dobra. Tutaj mamy jeszcze życie dodatkowo, fajnie. I jajko. Klusek. Ogólnie graficznie ten poziom bardzo ładnie wygląda, soundtrackowo również też się ładnie prezentuje, zresztą posłuchajcie sobie teraz sami soundtracku, a ja skupię się na tej części poziomu, jaki trzeba. Tak więc ZW. No tak więc, tak jak słyszeliście przed chwilą, soundtrack myślę, że jest dosyć ciekawy. Nie można powiedzieć, że nie. Bardzo szanuję w sumie soundtrack z tego poziomu, tak samo jak i grafikę. Jeśli chodzi natomiast o wspomnienia z tego poziomu, jak pierwszy raz grałem w Spyro 3, to szczerze powiedziawszy nie pamiętam. Nie pamiętam za bardzo wspomnień z mojego nawet pierwszego let's playa. Ani jak pierwszy raz w ogóle zagrałem w Spyro 3, tak więc... Chyba nie miałem z tym poziomem żadnego problemu. Nie pamiętam, ale wątpię, żebym miał jakiś problem. Co jedynie zażenowanie, że występuje postać, za którą nie przepadam, ale... Ale okej. Może i tak nawet być. Dla mnie to nie przeszkadza. 159, dobra. Wygląda na to, że trzeba użyć tego działa, żeby się tam dostać. Po prostu na nie wejdź. W moim przypadku wystarczy uwolnić umysł. W ogóle mam takie jedno pytanie do twórców gry, czy tej całej Grety nie bolą stopy, bo ona na boso biega po tym poziomie, tak. Ja nie wiem, czy tylko ja to zauważyłem, czy wy też to zauważyliście, ale kurde, mnie by stopy bolały, jakbym miał tak po takiej trawie biegać.
ale ja to ja, no ja najwidoczniej jestem cienki bolek, jeżeli chodzi o te... Jeżeli chodzi o te infrastruktury. Dobra, mamy, jesteśmy na drugiej stronie, mamy checkpoint. Tu bierzemy co nasze. Tu już nic nie ma. Tam mamy jeszcze portal, do którego możemy się dostać. I my to też zrobimy, ale to jeszcze nie teraz. Bo chcę jak najwięcej rzeczy zabrać z tego poziomu, żeby jak wrócę, to jak najmniej zbierać. Bo nie widzi mi się, kurde, zbieranie 90% klejnotów. Wolę zabrać trochę mniej. Okej. Tamten seksplodował. I ten też seksplodował. Easy. 192. Wow. No, trzeba było tak postąpić. Nie było innego wyjścia. Okej, tam mamy rundę bonusową. Tu mamy to, tu mamy to, tu mamy to, tu mamy to. O, tutaj też mamy rundę bonusową. W sumie najpierw zbierzmy i potem zaraz ustalimy co i jak idzie. To myślę, że to będzie dobry pomysł. A wy w ogóle jakie macie wspomnienia z tymi poziomami? Weźcie, piszcie. Teraz zwiedzam w trzecim świecie. Bo jestem ciekaw jakby tego, co macie mi do powiedzenia. Dam wam dojść do głosu. Nie mam wyjścia. Będę musiał dać. Jeżeli zależy mi na fajnej dyskusji w sekcji komentarzy. O, jest i on. Kurde. Wydaje mi się, że masz za sobą handel. Jadło, ale jest za daleko. Aby się do niego dostać, musisz przejść naokoło i pokonać nosorogi. A, to on akurat umie mówić. Nie mówi tak jak jego sister. Albo tak jak w wodogrzmotach małych było Shister, albo Shister. Dobra, co tutaj trzeba zrobić? A. To trochę inaczej trzeba chyba podejść do tematu, bo troszeczkę dałem dupy, nie powiem, że nie. Już godzina 16, ja to nagrywam w niedzielę. 23 maja, bo się skończyły zapasy do Spyro, więc trzeba, kurde, wziąć dupę w troki i nagrywać, a nie myśleć o niebieskich migdałach. Dobra, spadamy stąd, bo nic tu po nas. Nimi się potem zajmiemy. O, możemy teraz wziąć rakietę i tam splunąć na nich. To będzie dobry pomysł. Żeby tak trochę podgrzeć między nimi atmosferę. Aha, za tego nic nie dostałem. A za tamtego co dostanę? Pewnie klejnot już będzie. Sorry, że ja tak ciągle patrzę na pauzę, ale jestem ciekaw ile ten klejnotów mam. Bo chcę po prostu wiedzieć jaki będzie total, kiedy skończę z tym poziomem. Kurde, nie trafiłem w niego. Ale wstyd. No, za tego drugiego jest, kurde. 5 klejnocików. No i Elo Benz, dobranoc.
Wow, ale poleciałem. Wow. Ninja. 315. Dobra, to już mamy ponad połowę zebraną. To się liczy. Wiesz co się liczy? Szacunek ludzi ulicy. Dobra, wszyscy tutaj pokonani. Jak najbardziej. Dobra. O Jezu, tu jeszcze jest ich sporo. Tego nigdy nie lubiłem w tych poziomach, że oni zawsze, kurde, po tym suficie biegają. Takie oszołomy. A, i tutaj zostały nam jeszcze te klejnoty. Okej. Okay. Sam. Z tej totalnej porażki. Dobra, to tutaj mamy zaliczone, więc teraz biegnijmy sobie. Biegnę tutaj, do tej następnej rundy bonusowej. O, i to będziemy mieli teraz Kongo Bongo. Żeby pokonać te ogniste smoki, musisz połączyć supermoce. Dzięki temu wykorzystasz jednocześnie turbo lód i turbo ogień. Dobra. To jest właśnie coś, za czym ja trochę też nie przepadałem. W sensie lubiłem to za dzieciaka, ale obecnie za tym nie przepadam do końca, dlatego że to jest taka żmudna minigiera, że dajcie spokój. Ja ją w ogóle w oryginalnym let's playu przyspieszyłem, bo to było taki Resident Sleeper, że to jest szok. Mówię, za dzieciaka te rzeczy jakby mi się podobały, dlatego że jednak za dzieciaka to... Wiesz, nie miałeś tak do końca zdania, nie miałeś takich trochę poglądów wyrobionych, a tutaj to... Jednak po czasie, no człowiek jest w stanie zmienić zdanie. I coś, co lubił kiedyś, może nie do końca sprawić mu frajdy teraz. I taka jest prawda. Ale miejmy nadzieję, że to szybko zaliczymy sobie. Bo nie mam zamiaru tutaj godziny siedzieć. Nie na mojej warcie. Ale hej, przynajmniej będziecie mieli już kolejną sesję nagraną, więc... Nie będziecie mogli narzekać na brak odcinków, bo jednak chcę daily trzymać nadal na kanale, ponieważ dzięki daily udało mi się całkiem fajną, pokaźną liczbę zebrać. No i przy okazji widzę, jak YouTube traktuje jakby kanały, które robią daily, że po prostu no trochę lepiej ich traktuje, dlatego że są regularne, nie? Te kanały. No nie? A ja wolę jednak być regularny, niż żeby YouTube miał mi ucinać zasięgi, dlatego że, no nie wiem, bo olałem se kanał na jakiś tam czas. Wiecie, o co chodzi. Ja jednak też czuję satysfakcję z tego, co robię i gdybym był zmęczony lub miał dosyć tego, co robię, to raczej prędzej czy później bym se zrobił przerwę. Wiecie, o co chodzi. Ale mnie ten niebieski zaczyna irytować już. Może nie niebieski, tylko bardziej fioletowy bym powiedział. No weź, kurde, no zgiń, rzesz. Patrzcie, ile on se HP doładował, no to jest, kurde, niesprawiedliwe. Ale niesamowite też. A sobie będę ich chyba tak w miejscu, kurde, cisnął. Że to i tak niewiele mi da.
No ale trochę tam oberwał. Ten czerwony się wyleczył teraz. To będzie dopiero, kurde, też masakra. A to czekamy na fioletowego. O, dostał. To go musiało boleć. Nie ma szans, że go to nie bolało. Szczególnie, że jest teraz w cholerę krótki ten fioletowy skurczysyn. Dobra, tutaj się podładuję trochę, bo sytuacja jest dosyć poważna. O, żyćko, super. Ale malutki. Dobra, ja się śmieję, że on jest mały, ale jednak nie wiem, gdzie on biegnie. Znaczy biegnie, gdzie on lata. A biegnie też może. Może on teoretycznie biegnie, tylko my o tym nie wiemy. No. Czułem, że to się tak skończy. No i dobra, jak widzicie, już jeden padł. Teraz został ten czerwony, kurde, czerwony dupek. Bo fioletowy już padł, na szczęście. Całe szczęście. Więc widzimy się, jak ten teraz padnie. No, jak widzicie, już go prawie żeśmy pokonali. Zostało mu już niedużo. Zaraz go odłączymy od reszty ciała. I będzie zaraz, kurde, takim prypeciem latającym bardziej. Dobra, teraz już ostatnia prosta. Ale jeszcze nie. Jeszcze niedużo zostało. O! Wyłowiłem to z płynnej lawy. Iwan! Iwanowicz! Ale nie płacz, kurczę. Nie śmieję się z ciebie. Masz słodkie imię. Dobra, możemy stąd spadać. Nic tu po nas. Dobra, lećmy stąd. Lećmy. O, to teraz będziemy musieli całą drogę zapieprzeć. Chyba. Czy jest tutaj ten? Nie ma, kurde, cała droga. Całą drogę trzeba będzie zapieprzeć. Ja cię sunę. Dobra, teraz tutaj trzeba będzie polecieć, dokładnie tak, bo tu już mamy wszystko zrobione. O, tutaj. Wygląda na to, że czarownica wykorzystała projekt, by zbudować własną rakietę. Musimy ją zniszczyć. Za mną! Próbowali wysłać to na orbitę. Grady. Okej. Można i tak. Jak spotkasz Kandela, powiedz, że jestem w Wieczornym Jeziorze i pomagam profesorowi z rakietą. Dobra. Jak spotkamy Kandela, to opowiem o nim. Zapytam się go, czy się interesuje tym, co jego siostrzyczka wyczynia. Dobra, tutaj nic nie mamy. W ogóle to było naprawdę jedno wielkie, mocne jajo, skoro przeżyło eksplozję na przykład. 420 na 600 i 4 na 6. To jest, myślę, że dobry wynik.
Ta. A weź se tą małpę, bo na mnie nie obchodzi. Serio. Jeżeli myślisz, że ja się tą małpą głupią będę przejmował, to jesteś w grubym błędzie, czarownico. No dobra, no to co? Opuszczamy teraz ten poziom, nic tu po nas. Kurczę pieczone. To co mogliśmy, to zrobiliśmy. Ta, lecimy z powrotem do domciu, zobaczyć co i jak i gdzie. Mam, miejmy nadzieję, że nie zostaniemy jakoś... Nie zostaniemy jakiejś... nieciekawej niespodzianki. No. Tak więc nie dziwcie się, dlaczego nie bez powodu zabrałem się za te pierwsze poziomy, gdzie był Hunter. Dlatego, że teraz Hunter chwilowo będzie dla nas nieobecny. Gdyż... No jak totalny głupek spadł na sam dół i został zamknięty w klatce. Więc teraz tak szczerze się zastanawiam, jaki poziom wybrać, bo już te gorsze poziomy mamy zaliczone, nie zabrane. No cóż, mamy zaliczone 5 poziomów, a tutaj mamy ile? Czyli mamy jeszcze 4 poziomy, tak więc czego nam brakuje? Tak na logikę teraz, na szybko. Jeden poziom Sparksa, ten poziom. Tu u góry poziom i boss. No to w sumie same spoko poziomy sobie zostawiłem na sam koniec. No tutaj Sparks. Dobra, to zróbmy teraz tak, ja zrobię ZW i zaraz do was wrócę i będziemy kontynuować z dalszymi poziomami. Bo to już nam niedużo zostało, tak więc ZW.